Witam Państwa na kolejnej zajawce. Jesteśmy tutaj we Wrocławiu i w tle, jak widzicie, jest dużo wody. No, dzisiaj będziemy mówić o wodzie i chociaż to jest rzeka, a my dzisiaj będziemy mówić o, między innymi, będziemy mówić o ciśnieniu Bosfor. Pytanie, dlaczego o ciśnieniu Bosfor? W ogóle generalnie wszystkie tematy postaramy się tak przedstawić na zasadzie co, po co i dlaczego. Przedstawianie samych faktów to jest jedno. Natomiast odpowiedź na pytanie dlaczego, to jest gwóźdź programu. Dlatego staramy się w tej telewizji przedstawiać wszystko z odpowiedzią na pytanie dlaczego. Jeżeli nawet nie przeanalizujemy wszystkiego do końca i Państwo nie są zadowoleni z tego dlaczego, to dopytujcie się dalej. A więc po prostu będziemy drążyć temat. Ja zawsze wychodzę z założenia, że nawet oponenci, chociażby nawet w temacie niebocentryzmu, ponieważ ten temat prowadzę od 3 lat i on się tutaj przewija na Królewskiej, to praktycznie oponenci poprzez swoją oponencką postawę zawsze mnie naprowadzali na argumentację. A więc jest to dość ważne, jeżeli Państwo o coś pytacie i tak dalej, coś sugerujecie, i to jest w sumie najważniejsze. Ale wiedzmy, że ta ilość wody dzisiaj się nam przyda. Ta ilość wody. Zresztą zawsze, jeżeli patrzymy na jakiś obraz, a jest akurat dużo wody, to wtedy przyjemnie oglądać. A więc z naszej strony tyle w tej zajawce. Będzie tutaj seria filmów. Odpowiemy sobie między innymi na takie pytanie, co jest na zewnątrz Ziemi. Jeżeli mieszkamy w środku Ziemi, no to pytanie automatyczne, co jest na zewnątrz Ziemi. No i tutaj mamy dopiero temat, który jest powiązany z Armagedonem. Oczywiście taki film już był wcześniej, ale na te pytania w podstawie, czyli mamy ciśnienie Bosfor, po co i dlaczego, i mamy to, co jest na zewnątrz Ziemi generalnie. To postaramy się wszystko powiedzieć. To tyle. Dziękuję, na razie. 11. seria.